Szwecja. Linköping. Produkcja energii w ramach zamkniętego procesu gospodarowania odpadami. Linköping znane jest z tego, że jest to miasto zaawansowanych technologii, w którym siedziby swe ma wiele renomowanych firm. Ponadto jest to bardzo ładne miasto. Znajdujemy się w parku miejskim w Linköping. Spotkać tu można ludzi w różnym wieku, zarówno dzieci, jak i młodzież oraz osoby starsze. Wszyscy oni mile spędzają tu czas. Przykład ten obrazuje cykl, w ramach którego się obracamy, zarówno jeśli chodzi o produkcję energii, jak i o gospodarowanie odpadami czy produkcję biogazu. Myślę, że połączenie zaawansowanego profilu z dbałością o środowisko jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Dbałość o środowisko może odbywać się na różnych poziomach. Jednym z nich jest dbałość o powietrze, zastosowanie takich rozwiązań, dzięki którym powietrze byłoby dobrej jakości. To był jeden z głównych motorów naszych działań, gdy w połowie lat 90. zaczęliśmy inwestować w biogaz. Podyktowane to było potrzebą dbania o środowisko i podniesienia jakości powietrza. Był to również dobry sposób na poradzenie sobie z odpadami pochodzącymi z różnego rodzaju przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem żywności. Były to dobre wybory dla środowiska, zwłaszcza jeśli chodzi o transport publiczny. Produkcja biogazu początkowo była wykorzystywana na potrzeby autobusów, ale coraz częściej wykorzystywany jest on także w taksówkach, prywatnych samochodach oraz w innych celach. Produkujemy dziś dużą ilość biogazu, który służy do napędzania pojazdów. Odbieramy także odpady żywnościowe, zarówno z gospodarstw domowych, jak i od przedsiębiorstw, restauracji i tym podobnych. Drugim istotnym produktem wytwórni biogazu jest nawóz biologiczny, który dostarczamy rolnikom, by mogli oni użyźnić swoje pola. Gdy masz cel, musisz starać się każdego dnia coraz bardziej. Musisz też zmienić swój stosunek do odpadów. Nie postrzegamy odpadów w kategoriach śmieci, ale w kategoriach zasobów. Tylko w ten sposób możemy zmienić swoje myślenie. Jeśli postrzegasz odpady w kategoriach śmieci, koncentrujesz się na tym, jak się ich pozbyć. Jeśli postrzegasz odpady w kategoriach zasobów, starasz się znaleźć sposób, by uzyskać z nich jak największą wartość. Poprzez nasze działania polegające na znalezieniu możliwości ponownego zastosowania, recyklingu, odzyskiwaniu energii i składowaniu pozyskanych materiałów, to właśnie staramy się robić. Znajdujemy się w jednym z trzech centrów recyklingu w Linköping, które stanowią część systemu zbiórki odpadów domowych. System ten podzielony jest na trzy części. Pierwszą z nich są zwykłe przydomowe kosze na śmieci, do których wyrzucane są resztki jedzenia oraz pozostałe odpady. Kolejną część tego systemu stanowi centrum recyklingu, gdzie dostarczane i sortowane są odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci, odpady niebezpieczne oraz wiele innych. Koszt utrzymania tego obiektu pokrywany jest z opłaty za zbiórkę śmieci, której podlega każde gospodarstwo domowe. Ten schemat ilustruje zbiórkę odpadów domowych w naszym mieście. Wszystko zaczyna się w gospodarstwie domowym, które segreguje odpady. Do zielonego worka trafiają resztki żywności i inne odpady organiczne. Zwykły worek przeznaczony jest na pozostałe odpady. Te dwa worki wkładane są do jednego kosza. Kosz odbierany jest przez śmieciarkę, która przywozi odpady w to miejsce. Śmieciarki wyładowują śmieci, które następnie trafiają do separatora optycznego. Oddziela on worki zielone od tych zwykłych. Zielone worki, które zawierają odpady organiczne, transportowane są do podoczyszczalni, w której z organicznych odpadów robimy zawiesinę. Następnie wpompowujemy ją do wytwórni biogazu, gdzie fermentuje przez około 40 dni. Biogas production and it's digested for about 40 days.
W procesie produkcji biogazu powstaje surowy gaz, z którego następnie wytwarzane jest paliwo dla pojazdów. Trafia ono do odbiorców poprzez stacje paliw. Z biogazu tego korzystają przede wszystkim autobusy miejskie, które są nim zasilane. W procesie tym otrzymujemy także odpady resztkowe, które są wykorzystywane do produkcji nawozu biologicznego, służącego do użyźnienia okolicznych gleb. Odpady nieorganiczne również są sortowane i transportowane bezpośrednio do spalarni śmieci, która znajduje się obok tego budynku. Z odpadów tych otrzymujemy energię elektryczną oraz cieplną. Oddzielamy tu również zielone plastikowe worki na śmieci od odpadów organicznych. Worki te są następnie odsyłane do spalarni, by wyprodukować z nich energię. Plastiku nie można użyć do produkcji biogazu. Postanowiliśmy używać plastikowych worków, ponieważ papierowe torby dość szybko by się podarły. Nie można by ich sortować, ponieważ wymieszałyby się z odpadami i stały się ich częścią jeszcze, zanim by do nas trafiły. Tutaj znajduje się pomieszczenie kontrolne separatora optycznego. Stąd monitorujemy i kontrolujemy cały proces sortowania. Chcemy mieć pewność, że wszystko przebiega zgodnie z planem. 3 lata temu zaczęliśmy sortowanie organicznych odpadów domowych. Po roku, dzięki mieszkańcom naszego miasta, doszliśmy do poziomu ponad 70% segregowanych odpadów organicznych. Mieszkańcy wykonali świetną robotę. Za mną widzimy, jak odpady z zielonych worków transportowane są do bunkra. Stamtąd przenoszone są za pomocą wielkich szczęk na suwnicy do kotła, w którym są spalane. Za mną znajduje się taśmociąg, którym odpady resztkowe z zielonych worków transportowane są do bunkra, by następnie zostać spalone. W tym budynku znajduje się kocioł. Jest to spalarnia śmieci, w której spalamy odpady i produkujemy energię elektryczną i energię cieplną oraz ciepłą wodę. Mamy 4 kotły podłączone do jednego systemu kanałowego. Oto jedna z naszych spalarni. Każdego roku spalamy tu 400 tysięcy ton odpadów. Odpady transportowane są do bunkra, skąd przenoszone są do pieca za pomocą wielkich szczęk na suwnicy. W ciągu godziny dostarczane są w ten sposób 24 tony odpadów. Odpady te są następnie spalane, a wytworzone w ten sposób ciepło służy do produkcji pary wodnej, która przechodząc przez turbinę generuje energię elektryczną. Po wyjściu z turbiny para wodna wciąż jest gorąca, więc wykorzystujemy ją do produkcji ciepła grzewczego. Dzięki tym rozwiązaniom nasza efektywność energetyczna wynosi ponad 90%. Oznacza to, że poprzez połączenie produkcji prądu i ciepła wykorzystujemy 90% energii z odpadów. Tutaj znajduje się pomieszczenie kontrolne. Stąd kontrolujemy i obsługujemy całą spalarnię. Widać stąd wszystkie 4 kotły. Zainstalowaliśmy tu różnego rodzaju kamery, które kontrolują spalarnię i wszystko, co się tu dzieje. Za mną znajdują się żółte zbiorniki, w których odbywa się pierwszy etap oczyszczania gazów lotnych. Mamy 2 etapy, suchy i mokry. To jest pierwszy etap oczyszczania na sucho. Do gazów lotnych dodajemy wapień i aktywny węgiel. Wewnątrz tych żółtych cylindrów znajduje się filtr, który wyłapuje węgiel i wapień oraz cząsteczki lotnych gazów, by oczyścić je, zanim przejdą one dalej do etapu mokrego. Tutaj mamy 2 etap oczyszczania gazów lotnych. Jest to etap czyszczenia na mokro, docierający tu z dołu gaz przemieszcza się w górę, gdzie na różnych poziomach poddawany jest procesowi czyszczenia na mokro. Po tym etapie gaz jest wystarczająco czysty, by mógł zostać wypuszczony przez komin.
Za mną znajduje się wysoki na 40 metrów kocioł. Na schemacie widać go tutaj. My znajdujemy się na zewnątrz tutaj. Możemy zobaczyć stąd palenisko, gdzie znajduje się ogień. Jest to palenisko o powierzchni 90 metrów kwadratowych. Odpady z bunkra transportowane są tutaj za pomocą suwnicy, a następnie są one wrzucane do kotła. Cały proces zajmuje 45 minut. Po 45 minutach odpady powinny być całkowicie spalone. W ścianach kotła znajdują się wypełnione wodą rury. Gotująca się woda wytwarza parę wodną, która następnie transportowana jest do turbiny, gdzie wytwarzana jest energia elektryczna. Ciepło zawarte w parze transportowane jest dalej i służy do podgrzania wody, która dystrybuowana jest do miejskiego systemu grzewczego. Para wysyłana jest do turbiny, która uruchamia generator, za pomocą którego wytwarzana jest energia elektryczna. Następnie para wodna jest wykorzystywana w miejskim systemie grzewczym. Woda ta wraca później do nas, mając temperaturę około 50 stopni Celsjusza. Podgrzewamy ją do około 100 stopni, by móc ją ponownie wysłać do miasta, do kaloryferów oraz by mieszkańcy mieli ciepłą wodę w kranach. Podczas spalania odpadów około 20% z nich staje się popiołem dennym, żużlem. Popiół denny transportowany jest na teren składowiska, gdzie leży przez kilka miesięcy. Po tym czasie separujemy metale od żużlu. Metale te wysyłane są do recyklingu. Są to zarówno metale żelazne, takie jak żelazo, jak i metale nieżelazne, takie jak aluminium czy miedź. To, co zostaje z separacji, wykorzystywane jest zamiast piasku i żwiru jako materiał budowlany do budowy dróg i budynków, głównie na terenie składowiska. Za mną znajduje się Centrum Dystrybucji Energii Elektrycznej wytworzonej w spalarni. To centrum połączone jest z Krajowym Systemem Dystrybucji Energii Elektrycznej. Ma także połączenie z systemem międzynarodowym. Energia ta jest wysyłana i może zostać użyta w dowolnym miejscu w Europie. Za mną znajduje się stacja paliw, gdzie tankowany jest biogaz wytwarzany z odpadów organicznych. Jest to ostatni element naszego systemu. Jest to bardzo dobry produkt. Biogaz wykorzystywany jest przez właścicieli samochodów, taksówkarzy, a także kierowców autobusów miejskich, którzy tankują nocą, gdy autobusy zjeżdżają z tras. Chcąc stworzyć region efektywnie korzystający z zasobów, dużo uwagi musieliśmy poświęcić zmianie ludzkich zachowań. Rozpoczęliśmy szereg akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Rozpoczynając system sortowania odpadów organicznych pochodzących z gospodarstw domowych, zainwestowaliśmy nie tylko w infrastrukturę, ale także w informacje. Z zielonego worka na śmieci stworzyliśmy postać ludzika, który uczy sortowania odpadów żywnościowych. Ludzik ten znany jest dzieciom równie dobrze jak postać kaczora Donalda. Jest on jednak bardziej popularny. Dzieci uczą się segregować odpady, a później uczą tego rodziców. Obok mnie znajduje się nasza kolejna postać, Płomyk. Płomyk i Worek, Green Bag Guy, dzielnie reprezentują nasze przedsiębiorstwo i uczą dzieci segregowania odpadów. Rośnie młode pokolenie, które nie zna innego systemu niż zielony system produkcji energii z odpadów żywnościowych. Dzieci w Linköping będą uważały za oczywisty fakt, że gdy wyrzucasz śmieci do kosza, nie musisz zastanawiać się, czy są to odpady żywnościowe, czy też nie. Interesującym efektem ubocznym segregowania odpadów żywnościowych jest to, że ilość ich zmniejszyła się o połowę. W jaki sposób? Ludzie kupują mniej, gotują odmierzone porcje, jedzą niedojedzone porcje z dnia poprzedniego. Jest to dość niespodziewane, lecz pożądane zachowanie ukierunkowane na to, by produkować jak najmniejsze ilości odpadów. Dziś nie tylko zajmujemy się odpadami pochodzącymi z innych miast czy regionów, ale także tymi pochodzącymi z Norwegii czy z Wielkiej Brytanii.
Jest to dowodem na to, że udało nam się pozyskać z odpadów zasoby potrzebne do produkcji biogazu oraz wykorzystywane w miejskim systemie grzewczym. System gospodarowania odpadami i polityka są silnie ze sobą powiązane. Związek ten oparty jest na pewnym konsensusie i łączy się z długoterminowymi inwestycjami. Jest to zdecydowanie zaangażowanie długoterminowe i tak właśnie stało się w Linzioping. Mamy bardzo wyszukany system gospodarowania odpadami. Powiedziałbym nawet, że jesteśmy stolicą produkcji biogazu w całej Skandynawii, a może nawet w całej Europie. Wykorzystujemy zaawansowane technologie. Postawiliśmy na wiedzę i to długoterminowe zaangażowanie okazało się teraz dobrym wyborem. Czytał Tomasz Knapik.